Cześć, witajcie. To już drugi odcinek z serii z Zieloną Sobą. Dzisiaj mamy do omówienia grę Sprytny Lisek, także zapraszam. A jeśli nie zostawiliście jeszcze subskrypcji, to serdecznie o nią prosimy. Na dole jest taki czerwony przycisk, chciałabym, aby stał się szary. Zrobicie to dla mnie? Dodatkowo, jeśli podobają się Wam materiały, które udostępniamy, proszę również zostawcie lajka. Będzie nam bardzo miło. Gra Sprytny Lisek od Zielonej Sowy, wiek 4+, przewidywany czas rozgrywki to jest od 15 do 20 minut. Tutaj w tle gdzieś będzie leciała moja rozgrywka z Tymkiem, a ja Wam opowiem, na czym to wszystko polega. Ok, także przejdźmy sobie do przygotowania gry. Grę przygotowujemy w taki sposób, że wykładamy sobie kwadracik 5x5, czyli 5 kart w rzędzie, 5 kart w kolumnie. Później wybieramy sobie gospodarstwo. Gospodarstw jest 4 sztuki, mają różnokolorowe dachy. I tutaj mamy jeszcze różne zwierzątka, które przydadzą nam się w kolejnych wariantach tej rozgrywki. Ja postaram się wytłumaczyć ten, który jest opisany w instrukcji, tak więc lecimy. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo zakrytą talię, ja sobie ją położę obok. Będzie nam ona później potrzebna. Ogólnie gra polega na tym, że odkrywamy dwie karty i tak naprawdę w samej grze mamy bodajże 4 możliwości, jakie mogą nam się pokazać na tych kartach. Przykładowo bierzemy sobie tą kartę i tą kartę, odkrywamy dwa króliczki. Te króliczki mają różne cyfry, a to dlatego, że my musimy wybrać, które zwierzątko przypełniemy do naszego gospodarstwa. Im większy numer na karcie, tym więcej punktów zdobywamy. Tak, czyli logiczne będzie to, że ja wybieram sobie tego króliczka, drugiego zakrywam. I w tym momencie dokładam zakrytą kartę ze stosu. Tutaj kładę sobie moje gospodarstwo. Króliczek sobie siedzi w gospodarstwie. Dobra, to była jedna z możliwości, czyli odkrywamy dwa zwierzątka. Zwierzątka mogą być różnego typu. Zawsze wybieramy to, które będzie miało większą cyfrę na swojej karcie. Drugą opcją, która może nam się przytrafić, to jest odkrycie zwierzątka i liska. I w tym momencie, tak logicznie to tłumacząc, lisek wystraszył nam nasze zwierzątko, więc nie możemy go zabrać do naszego gospodarstwa. Karty są zakrywane, nic się nie dzieje, tak naprawdę tracimy kolejkę. Kolejnym wariantem ułożenia kart, na który możemy natrafić, jest piesek i zwierzątko. Pieska mamy tutaj, zwierzątko załóżmy mamy tutaj i wtedy to my decydujemy, które zwierzątko zabieramy do siebie do gospodarstwa. Jeżeli zabieramy pieska, to wtedy on się staje strażnikiem naszego gospodarstwa. I ja sobie właśnie uczynię to w ten sposób, żeby Wam opowiedzieć, co się później będzie działo, jak będzie nam się pojawiał ten lisek. Zakrywamy kartę, dokładamy kolejną. Czyli teraz tak, mamy naszego psa strażnika, więc teraz teoretycznie lisek nie powinien nam być straszny. Odkrywamy sobie na przykład kartę kurki i odkrywamy sobie kartę liska. I w tym momencie, jeśli byśmy nie mieli tam pieska, no to wiecie, co już by się działo. Lisek straszy kurkę i kurka ucieka, więc obydwie karty zakrywamy, tracimy kolejkę. Jeżeli jednak mamy psa, to nie dość, że bierzemy kurkę do swojego gospodarstwa, to dodatkowo liska odrzucamy z gry, a piesek wtedy ląduje na naszym stosie kart zwierząt gospodarczych jako wykorzystany. To była ta prostsza, powiedzmy, wersja. A co w momencie, gdybyśmy odkryli dwa liski? A więc lecimy. Liska mamy tutaj i liska mamy tutaj. I teraz tak. Jeżeli nie mamy tutaj położonego pieska strażnika, to wtedy nie dość, że tracimy kolejkę, bo te liski z powrotem są zakrywane, to dodatkowo było ich na tyle dużo, że zdążyły ukraść z naszego gospodarstwa jedno zwierzątko, które leżało na samej górze. Także tracimy w takim wypadku. Jeśli natomiast w naszym gospodarstwie znajduje się pies strażnik, to wtedy możemy odrzucić jednego liska z gry, a pies strażnik ląduje na stosie zwierząt gospodarczych, czyli tak naprawdę uratował nasze stadko. I ostatnia możliwość, która może nam się przytrafić na planszy, jest taka, że odkrywamy sobie liska i pieska. Wtedy lisek automatycznie odpada z gry, bo przestraszył się naszego pieska, a nasz piesek z racji tego, że już wypełnił swoją misję, ląduje na stosie zwierząt gospodarczych. I w tym momencie dokładamy dwie karty, brakujące puste pola. Ok, to był ten wariant rozgrywki, który jest opisany w instrukcji.
Możemy też zagrać w uproszczony wariant rozgrywki. To jest taki, który ja przeważnie gram z Tymkiem. Mianowicie usuwamy z gry pieski, zostają nam liski i zwierzątka i zasady pozostałe się nie zmieniają. Trzeci wariant rozgrywki polega na tym, że wybieramy sobie gospodarstwa. Na każdym gospodarstwie mamy te zwierzątka, o których Wam wcześniej wspominałam. Wtedy, dopóki nie odkryjemy karty kurki, to nie możemy zacząć kolekcjonować zwierząt w naszym gospodarstwie. Czyli na przykład, jeśli by była taka opcja, o, akurat jest kurka, więc mogę sobie wziąć dowolną kartę, tak? Odkryłam kartę kurki, ale mogę sobie wybrać tą, która mi bardziej pasuje. No to dla mnie pasuje mi bardziej kaczka, no bo ma dwa punkty. Ale jedna ważna uwaga, że im więcej takich kurek będziemy mieć, to za każdą taką kurkę w naszym gospodarstwie dostaniemy jeden dodatkowy punkt więcej. Czyli za tą kurkę tak naprawdę punktowalibyśmy za dwa. I ostatni wariant, tak zwany dla ryzykantów, a w instrukcji jest nazwany jako odważny gospodarz. Zamiast odkrywać dwie karty z tego pola, możemy pociągnąć jedną kartę z góry. Jeżeli będzie to lisek, to mamy pecha, bo bez względu na to, czy w naszym gospodarstwie posiadamy kartę psa, to odrzucamy ze gospodarstwa jedno wybrane przez siebie zwierzę, a karta liska trafia na spód stosu kart do pobrania. Czyli tutaj mamy wzmocniony efekt działania liska, ale jeżeli na przykład wyciągnęlibyśmy indyczka, no to wtedy ten indyczek ląduje w naszym gospodarstwie. I sytuacja podobnie miałaby się w momencie, gdybyśmy wyciągnęli z góry pieska. Też ląduje on w naszym gospodarstwie jako pies strażnik. Rozgrywka kończy się w momencie, gdy na obszarze gry pozostaną już tylko karty lisków, a mamy ich w grze 5, bądź też jeżeli na obszarze mamy tylko karty lisków i jedno zwierzątko, a nie mamy już psów strażników w naszych gospodarstwach, tak? Bo wtedy nie możemy się przed tymi liskami obronić. Zwierzątka też nie zgarniamy, bo ciągle te lisy będą je przeganiać. Oczywiście standardowo na koniec podliczamy wszystkie punkty, które zdobyliśmy i wygrywa osoba, która zdobyła ich najwięcej. Jeśli są dwie takie osoby, wtedy dzielą się zwycięstwem. Oczywiście te wszystkie elementy, o których Wam mówiłam, te wszystkie warianty gry można ze sobą dowolnie miksować. Czyli załóżmy, jeżeli decydujemy się na grę z gospodarstwami, to nie wyklucza to nam tego, że możemy zdecydować się również na to, że w zależności od naszych preferencji możemy sobie pociągnąć na przykład skupki zamiast tego obszaru gry, tak? To już jest do ustalenia pomiędzy graczami. Także w wielkim skrócie, dla mnie gra bardzo fajna, bardzo ładnie wykonana. Trochę za duża, jeśli mogę tak powiedzieć o grze, jak dla naszego dziecka, ale tak jak mówię, chętnie po nią sięga. Na pewno jest o tyle rozbudowana, że posłuży nam dość długo. Możemy tutaj, tak jak słyszeliście, modyfikować tym poziomem trudności, poziomem losowości. Mamy tak naprawdę bardzo dużo możliwości w tak małym pudełku. I to chyba tyle. Jeżeli macie ochotę nabyć tą grę, to na pewno na stronie wydawnictwa Zielona Sowa jest parę egzemplarzy. Możecie też poszukać w internecie. Na pewno niektóre księgarnie będą ją mieć na stanie. Zbliża się czas świąteczny, więc myślę, że będzie też fajnym pomysłem na prezent dla dzieciaków. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że go pooglądaliście. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. I nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Z dzieciakami oczywiście.